wydawania paszportów tymczasowych ratuje wakacje. Właśnie mija miesiąc od uruchomienia tego punktu na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach i jak się okazuje, był on bardzo potrzebny. O statystykach opowie Paweł Jędrusik. Wystarczy kilka minut w pobliżu punktu do wydawania tymczasowych paszportów i już pojawiają się pierwsze osoby, które chcą z niego skorzystać. Mamy wylot akurat za dwa dni o 23:20 i musimy wcześniej się pojawić, a jakby był czynny całą dobę, na pewno by to było jeszcze lepsze rozwiązanie. Dzisiaj się przydał. No dzisiaj się przydał, ale musieliśmy specjalnie przyjechać dwa dni wcześniej, prawda? Ale i tak jest super, bo tak pewnie paszport byśmy musieli czekać chyba, nie wiem, dwa tygodnie, a tak rzeczywiście będzie na miejscu i bardzo się z tego cieszymy. Cieszyło się też 667 innych osób, bo właśnie tyle tymczasowych paszportów zostało wyrobionych przez pierwszy miesiąc działalności punktu. To jest około 30 przypadków dziennie. Mówimy o dniach roboczych. Jeżeli byśmy to rozciągnęli na cały miesiąc, to jest 20 osób dziennie, czyli to jest duży odsetek pasażerów. Warto jednak pamiętać, że żeby wyrobić tymczasowy paszport, trzeba spełnić pewne warunki. O wydanie paszportu tymczasowego może się ubiegać osoba, która ma ważny bilet lotniczy. To nie musi być bilet na odlot tutaj z lotniska Katowice w Pyrzowicach, natomiast musi posiadać ważny bilet lotniczy i ta podróż musi być podróżą, która odbywa się na dwa dni robocze przed złożeniem wniosku. Punkt znajduje się na drugim piętrze lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Jest czynny od godziny 7:30 do 15:30. Takie punkty znajdują się też na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.